jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś o talentach i potencjale z Martą Cieszanowską, trenerką, którą witam bardzo, bardzo serdecznie. Santosa, firma Santosa. Dzień dobry, Marto. Witam wszystkich serdecznie również. Jesteś ekspertką w mojej książce i przyznam Ci się szczerze, że bardzo cieszę się, że możemy porozmawiać o wyciąganiu potencjału, dlatego że ja zauważyłem, że bardzo dużo osób nie wierzy w siebie, to znaczy nie uda się, nie dam rady, na pewno się nie powiedzie. Jak w takim razie zmienić w głowie myślenie, żeby dało się, udało i powiodło? Wiesz, pierwszą rzeczą jest to, że trzeba sobie uświadomić na samym początku tej drogi do poczucia własnego potencjału, że tak naprawdę to my mamy ten potencjał. I w procesie odkrycia bardzo ważny jest fakt uświadomienia sobie, akceptacji tego, że z różnych względów mamy w sobie różne głosy, które nas gdzieś blokują, gdzieś stopują i te głosy nie są wspierające, więc świadomość w ogóle istnienia głosu wewnętrznego i świadomość tego, że my możemy to zastopować poprzez powiedzenie sobie po prostu to mnie nie wspiera i to mi nie pomaga, już jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia potencjału. To jest jakby bardzo wieloetapowa droga oczywiście, ale ten pierwszy krok polega na tym, według mnie i to, co się sprawdza w mojej pracy, na uświadomieniu sobie, że okej, ja mam różne głosy, które mi mówią z różnych względów w głowie, że mi się nie uda, że nie warto ryzykować, ale świadomość tego, że ja chcę coś osiągnąć i akurat te głosy mnie nie wspierają, pozwala na odcięcie się od tego, na wykonanie tego pierwszego kroku, który jest... Byłem kiedyś na takim szkoleniu, gdzie Tony Blair mówił tak, jak masz wewnętrzny głos, który ci mówi źle, to go stawiasz na ręce i robisz i jest po tym głosie. No, ale to jest takie proste, postawić sobie głos i go nie słuchać, a on nam cały czas podpowiada. Może warto go wykorzystać w takim razie jakoś pozytywnie, może są jakieś możliwości. Na moich ostatnich warsztatach przerabiałam właśnie temat krytyka wewnętrznego i to było stricte poświęcone spotkanie krytykowi wewnętrznemu i tam przyjęłyśmy zupełnie inną perspektywę, bo było takie zagadnienie, czy twój wróg wewnętrzny, czy twój przyjaciel, czy twój krytyk wewnętrzny to jest twój przyjaciel, czy wróg. I zmieniłyśmy perspektywę o 180 stopni, przyjmując, że nasz krytyk wewnętrzny, on próbuje nas zastopować, ponieważ w jakimś sensie próbuje nas ochronić przed porażką, przed stresem, przed zagrożeniem, przed sytuacją nową. Bo czasami jest po prostu wygodniej i lepiej i bezpieczniej żyć sobie w tej strefie komfortu i jej nie opuszczać, ale z różnych względów ludzie chcą jednak robić nowe rzeczy i próbować różnych nowych sposobów na życie i wtedy ten krytyk wewnętrzny jest taką postacią, którą rzeczywiście można odstawić na półkę na bok i powiedzieć sobie w tym momencie ja ci dziękuję, rozumiem, że chcesz mnie chronić z różnych względów, ale teraz ja chcę zaryzykować. Komunikacja z sercem, na czym polega? Dokładnie, tak. Komunikacja z sercem, komunikacja z intuicją, z tym, co mamy tak naprawdę w środku, z tym, co jest dla nas prawdziwe, z naszymi wartościami. Ważne jest, żeby odnaleźć w sobie tak naprawdę to, co dla nas tutaj w sercu jest najważniejsze, nasze wartości, nasze marzenia i nie realizować cudzego pomysłu na własne życie. To jest jakby klucz do sukcesu, do tego, żeby prowadzić szczęśliwe życie i być zrealizowaną osobą i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. I to tak naprawdę bardzo się łączy, bo te sfery łączą się ze sobą na każdej płaszczyźnie tak naprawdę. Dlatego powstała Santosa, gdzie jest i life, i business inspiration, bo te dwie sfery, one są bardzo blisko siebie. Bardzo, bardzo rzadko spotykam osoby, które są w stanie dodać się od swojego życia zawodowego, będąc w domu. Tak naprawdę moim zdaniem nie da się w 100%. Więc pomysł na życie zawodowe, takie, które jest zgodne z naszymi wartościami, to jest również pomysł na to, żeby realizowali swoją prywatną misję, gdzie żyjemy według swoich wartości, swojego pomysłu na życie, a nie realizujemy cudzych planów i cudzych wizji na to, co my mamy robić.
No właśnie, a czyje wizje zazwyczaj realizujemy? Czyje to są scenariusze, jeśli nie są nasze? I skąd one się biorą u nas? Albo naszych najbliższych, w większości rodziców, albo to są scenariusze różnego rodzaju autorytetów z naszego dzieciństwa, które nam właśnie wdrukowały różne przekonania. Czasami to są to przekonania wspierające, typu dasz sobie radę, cokolwiek się nie stanie, jesteś silna. Niestety w większości to są takie właśnie wypowiedzi, które mają nas chronić. Lepiej nie ryzykuj, a po co ci to, rób swoje, ktoś musi mieć normalną pracę. I wtedy ciężko jest jakby wyjść poza taki schemat, chcąc realizować swoją własną wizję siebie. Więc warto sobie zdać sprawę, że czasami te scenariusze, które być może czasami od wczesnego dzieciństwa mamy już drukowane i realizujemy krok po kroku, kosztują się wizję na nasze życie, dopiero w życiu dorosłym dochodzimy do momentu i ta świadomość przychodzi, że okej, ale to nie jest mój plan i to nie tego chciałam, prawda? Więc warto zastanowić się, tak naprawdę, serca, czy to naprawdę jest to, czego ja chcę i czego chce moje serce i czy to jest moja wizja, czy to jest jednak wizja, nie wiem, moich rodziców, dziadków, jakieś takie różne ich niespełnione ambicje bardzo często. No tak, ale to jest bardzo trudne. Jak zbuntować się tutaj mamie czy tacie, którzy zaplanowali nasze życie? No, to mówię o tym oczywiście, jeśli oni bardzo na nas naciskają, no ale jeszcze tutaj mamy to, o czym powiedziałaś przed chwilą, czyli wewnętrznie w środku. Marto, a medytacja co może dać? Medytacja jest dużym wsparciem. Medytacja po pierwsze kotwiczy nas tutaj i teraz, a tutaj i teraz jest takim magicznym miejscem, gdzie tak naprawdę wszystko jest możliwe. Bo będąc zakotwiczonym w tu i teraz, możemy zmieniać przeszłość i możemy też kreować przyszłość. Zmieniamy przeszłość poprzez zmianę naszego nastawienia i perspektywy na te doświadczenia, które już mamy w życiu. Czyli coś, co było uważane przez nas kiedyś jako porażka, może zyskać miano doświadczenia, jakiejś nauki życiowej, coś, co pozwala nam wyciągnąć konsekwencje na przyszłość, dzięki czemu z tego tu i teraz możemy jakby zrobić taki mentalny skok do przyszłości i zaplanować sobie pewne rzeczy tak, żeby uniknąć błędów z przyszłości albo mieć i po prostu inne doświadczenia. Też badania naukowe udowodniły, że medytacja regularna sprawia to, że ludzie czują się szczęśliwsi. Po prostu mają większy wewnętrzny spokój, nie są tak reaktywni, przez co łatwiej jest im osiągać i realizować te. Dlatego, że oni wtedy siłę czerpią właśnie tutaj z serca, od siebie, nie są reaktywni, czyli nie szukają cały czas wsparcia gdzieś na zewnątrz, tylko to wsparcie jest cały czas z nimi. I to daje praktyka codziennej medytacji, którą wszystkim polecam z całego serca. A jak medytować? W jaki sposób medytować? Jak to się odbywa? Bo są różne sposoby medytacji. Ja na przykład medytuję z mantrami, ale są, tak. No, są różne. Jak ty medytujesz? Ja medytuję z mantrami i też medytuję robiąc koherencję serca. Są też świetne metody medytacji dla osób, które są aktywne sportowo. To jest medytacja w ruchu, taka dynamiczna, że ktoś na przykład biegnie albo też medytuje, zdarza mi się na basenie jak pływam i to zawsze mówię, że to była dla mnie zawsze forma medytacji, bo jest woda, ruch i oddech. I wtedy jest to połączenie i jest ten taki moment zakotwiczenia, że naprawdę można się zrelaksować. Każda medytacja tak naprawdę to jest, nie trzeba mieć nic specjalnego, ani jakichś specjalnych akcesoriów do medytacji. Wystarczy usiąść na krześle, wyprostowany kręgosłup, proste nogi, rozluźniamy ciało i obserwujemy oddech na początek. I to już jest bardzo dużo, bo to automatycznie nam zmienia rytm bicia naszego serca. Troszkę inaczej wtedy pracuje nasz mózg, inaczej fale mózgowe się rejestrują i wtedy jakby wytwarza się taka przestrzeń, żeby pojawiły się pewne rzeczy, które dzieją się w nas, w naszym sercu. I wtedy pojawia się to, czego tak naprawdę chcemy, czego nam brakuje. I to jest taka przestrzeń też, żeby poczuć siebie, odkryć te swoje wartości, ten ukryty potencjał i też czasami pojawiają się
momenty takie, że nagle widzimy różne możliwości podczas samej medytacji już, że nagle coś, czego nie dostrzegaliśmy wcześniej, będąc w procesie medytacji, widzimy, że no jednak są pewne opcje na tu i teraz korzystania w czymś, co chcemy robić. I to jest bardzo ważne i bardzo pomocne i w życiu prywatnym, i też w biznesie. Takie wyłączenie się i taki troszkę restart, mając na uwadze to, że staram się cały czas jakby realizować swoją misję i swój pomysł na siebie i realizować swoje cele. To jest takie wsparcie i to jest taki mój narzędziownik, który ja też polecam, z którym współpracuję na co dzień jako trenerka i na warsztatach. Narzędziownik, czyli coś, z czego możemy czerpać i korzystać. I ta chwila medytacji na 5 minut dziennie na początek to jest dobry start. Też, jeżeli medytuje się koherencją serca kilka minut dziennie, to też były badania i udowodniono, że wtedy poprzez taką medytację zwyczajnie wzrasta odporność organizmu o 23%, o ile dobrze pamiętam, i ten stan się utrzymuje przez 6 godzin. Co jakby w dzisiejszych okolicznościach jest bardzo ważne, żebyśmy o siebie dbali i też dbali o naszą odporność i psychiczną, i fizyczną, a dzięki medytacji możemy osiągnąć jedno i drugie. Bardzo dziękuję. Marta Cieszanowska, trenerka, ekspertka w mojej książce Coś z niczego, była moim Państwa gościem. Dziękuję, Marta. Dziękuję serdecznie.